Zobaczmy. Hiszpania, sojusz. No, sojusz weźmiemy. Prawo handlowe, legenda mapy. To i to. Cóż, ma ofertę? Świetnie. To mamy spokój z. Z Hiszpanami. Dobra, teraz tak myślę, żeby nie wysłać emisariusza do Polski. Albo do Danii. Trochę mu zajdzie, zajmie ten spacer. Potencjalny inkwizytor. Bardzo dyplomatyczne usposobienie. Dyplomata, wpływy. Dobra, super. Dużo ma poważanie. Dobra, świetnie. Na Apollo agent się zrekrutował. Świetnie. Dobra, to tak by the way tutaj mamy, już graniczymy z Egiptem. Bardzo by mnie kusiło zajęcie tutaj się całą Afryką do Półwyspu Arabskiego. I to po przestaniu inwazji, bo to jest największe zwężenie, tu mogę łatwo się bronić. I tak samo przejąć od strony Maurów do samego Gibraltaru. To było dosyć ciekawe podejście. Tutaj będzie na razie ekspansja spokojna. Dobra, to więc na razie tak, gdzie tutaj ten okręcik mamy? Miałeś płynąć do Palermo. Tu wyciągamy sobie te dwa oddziały i lecimy na Florencję za dwie tury. 88 katolicyzm, 92. Dobra, idź tutaj. Papieżowi jeszcze się na razie nie marzy. To odwalić. Co my tu mamy? Raport z końca tury. Świetnie, na razie same postępy mamy. Największa frakcja cesarstwo niemieckie. A czemu nie mają turecki obrazek? Wielka budowa wstrzymana. Brak hajsu, jak zawsze. Raport z rekrutacji. Cesarstwo niemieckie i... Coś tam chyba Wenecja. Dobra, tu gdzieś wypakujemy. Okej, co tu jeszcze miałem? Admiral Seiko. No już nie jest droga zablokowana. Coś tu chciałem jeszcze zrobić. Dobra, wszystkie się ludziska, co możemy pobudować. Durres to jest wioska. A ja co? To jest gród. Mogło być miasto. Dobra, Wajace będzie miasto. No i tak samo zrobimy sobie miasto typu osady na Kaligari. Tunisie możemy kopalnie w końcu robić. To się przyda. W Tunisie urząd werbunkowy na razie nie. W stolicy też nic, na razie nie możemy robić. Na Apolu też nic. Dobra, i Poduras. Okej, okay, dobra, to na razie mamy plan cały obeznany. Dyplomata Popindala do Danii. Trochę mu brakuje jeszcze zaślubiny. Kolejka budowy wstrzymana, wiem. Dure zmieniło się w osadę. Świetnie. Kaligari jeszcze niestety nie może. Coś tu jeszcze zmieniałem. Gdzie zaczęliśmy budować? To jest chyba w Tunisie. Ta. Okej, okay, jedna tura zabrakła. Do przejęcia Florencji. Papież się jeszcze władował z imprezką. Węgry bardzo dobre. Cesarstwo Bizantyjskie, Polska, Sycylia, ktoś tam rodziny. Jestem w szoku, że papież wyskoczył z taką inicjatywą. Gdzie jest mój dyplomata?
Mógł go zostawić, ale nic o nim zapomnieć. Pamiętać o nim co turę. Katolicyzm. Na polu czemu jest niezadowolenie? Kara podatkowa? Aha, mamy bardzo duże podatki. Nędza. Mówi się trudno. Polityka następna, generowanie dochodu, dobrze. Tu macie niskie podatki w Tunisie. Dobra, w Ajaccio się rozwija osada. Okej, papież przyjmie osadę. Ja wiedziałem. Lipa. Dobra. To tyle w temacie. Spadamy do Tunisu. Naszym oddziałem. A w Tunisie widzę, że jest duża armia. Rekrutacja to jest tylko chłopów. Co by trzeba było coś zrobić? Strażnica miejska też by się tu przydała. Punkt handlu żywnością. Wzrost handlu towarami. Świetnie, to możemy sobie wziąć. Budowa portu też to zarządzimy. Dobra, tu się miasteczko przerobiło. Straż miejska. Neapol, cholerny, to potrzebuje 2400 hajsu. Kardynał umiera. Okej. Dwie palisady, ulepszenie Ajaccio, świetnie. No przynajmniej dochody rosły z miast. Ale to jest ludziska, ten dylemat. Czy robić zamek, czy robić... stolicę. Tu się kościółek ma być postawiony? No bez jaj, nie mam hajsu na... kopalnie 2000, a oni chcą kościółek. Okej, tu już nikogo nie mamy na statkach. W sumie nie potrzebuję tyle galer. Już całe zapędy militarne tutaj wykorzystaliśmy. Droga zablokowana, dyplomata. Gdzie jesteś, dyplomato? Okej, trochę ci jeszcze tu brakuje. Wenecja przez na Węgry. Wenecja, Sojusz Strzępa, cholera, źle wybrałem. Mediolan przez Cesarstwo Niemieckie. Co tu jeszcze mamy? Mediolan Sycylii. Ej, ale się wrąbałem, nie, ludziska, nie tak chciałem. Zawsze mam problem, co tu wybrać. Dobra, zróbmy jeszcze raz. Wenecja, jaki Sojusz Strzępach? Węgry. Mediolan, chcę Mediolan sobie wziąć. Na Cesarstwo Niemieckie, świetnie. Wiem, że tu Mediolan będzie miał dosyć większe szanse. Skąd oni mają ten hajs, ja nie wiem. Dobra, w Tunisie niestety tutaj musimy armię wyciągnąć jeszcze raz. Papież tu chciał kościółek, co? Przecież jeszcze się buduje. Dobra. No to postawmy ten kościółek. To 800 kopalnie kosztuje. No ciekawe, drogo troszkę. Ale jak będziemy mieć kopalnie, to będzie dobrze. Zaprzęgłem zwiad do pracy. Król zmarł. Szkoda. W Tunisie o co chodzi? Bardzo duże podatki. Czemu się tak wtruniło to mi wszystko?
Niepokoje religijne, niepokój. A czemu niepokoje religijne? Przed kościołek postawiliśmy. Kardynał nominowany. Raport z budowy. Farma, Jaco, Straż Miejska, Cyrgali. Tunis, kościółek, Trypolis, urząd werbunkowy. Czci pan, świetnie. Kolejka budowy wstrzymana. Teraz powinniśmy mieć hajs. Dżihad zakończony sukcesem. Dobrze. Jak to będziemy z hajsem stać? To mnie interesuje. No, do opcji bierzemy kolesia. Czy Neapol będzie się w końcu rozbudowywać, czy nie? Tak, w końcu idzie. Rozbudowa miasta. Tu idą nawet farmy w budowie. Świetnie. Po prostu teraz widzę, starczy hajsu na wszystko. A ja co? Więc, że jakiś tam urząd werbunkowy, coś. Strażnicy miejską. Dobra. Pięknie. A jak tutaj Durres się rozwija? Braknie trochę jeszcze wszystkiego. Dobra, Trypolis może tutaj być, tak jak jest. Okej, świetnie. Tu mamy Anglię. Skoczymy do Anglików w odwiedziny. Weźmiemy jakieś prawo handlowe, cokolwiek. Co muszę zrobić? Emisariusza, no dobra. Więc tak, proponuję wam prawa handlowe, legendę mapy i wy mi też dacie legendę mapy. Świetnie. W stolicy? Czemu chłopów dostałem? Dobra, teraz idziemy sobie do Duńczyków za ślubiny, nowy członek rodziny, raport z końca tury. Nice. W końcu zaczęliśmy rodziska normalne pieniądze zarabiać. W Tunisie coś muszę się jeszcze wybudować, jakiś, nie wiem, warsztat kawiarski, bo to będzie główne oddziały na atakujące na Maurów. Weźmiemy sobie na przeszpiegowanie tutaj tego od miasteczka. Czy coś by mógł wybudować? Drogi piaszczyste. W Tunisie są wielkie niepokoje religijne. To macie normalne podatki. Na polu bardzo duże. Dobra. Na polu się przynajmniej już rozbuduje. Trypolis, kapliczka, no dobra. Problem z hajsem, ale kapliczkę mogę postawić. Dobra, jeden oddział chłopów jeszcze sobie w Tunisie postawimy. Znaczy w Trypolisie. Okej, okay, Algier nie jest oblegany, to możemy sobie na Algier skoczyć. Wkrótce wyklęta. Mediolan świetnie, co w Neapolu? Jak z hajsem? Się nie rzucają. Bardzo dobrze. Dlaczego nie mogę zmienić podatków? Podatkowanie tego zamku nie można zmienić. No dobra. Już tak ustawili. Cztery 800 zamek kosztuje i będzie to fortece już. A co będzie, jeśli zamek, forteca, potem jest forteca. Nie, tu jest forteca, to jest ten poziom. Czy ten w końcu?
i Cytadela. Wiecie co? Tutaj kusi mnie jasny gwint zrobić tutaj sobie fortecę. Będzie mieć normandzcy rycerzy, konnicę zbrojną, spiesznych rycerzy normandzkich, rycerzy w zbrojach. Dobra, bierzemy ten, gdzie baza wypadowa na najwyżej do Trypolisu i z Trypolisu potem będziemy sobie cisnąć ze spokojem na Egipt. Dobra, jak dures wygląda sytuacja? Ni cholery nie chcą się budować. Opisy, to są jakieś te. Liczba to do zbudowania potrzebnego obiektu. No właśnie, nie pisze ile potrzebuje to do wybudowania właśnie tej osady ulepszonej. Ile właściwie mamy już obszarów? 7. Świetnie. Dobra. Tutaj szybka ekipa musi do Tunisu przeskoczyć. Będą mieli normalne podatki. Dobra, dyplomata dalej ciśnie. Najważniejsze. Kataklizm nawiedza Aleppo. Okej, okay, super. Jakie mamy wsparcie u papieża? 2. No i świetnie. Pasuje to. Dobra, sprawy jak tu się mają. Trochę piechty tu musimy nawalić. I skoczymy sobie ludziska na... Maurów zaraz. No i kogo tu jeszcze mam wybrać? Rekrutacja, kapłan. Dobra. Blisko tu. To jest namiestnikiem. Książę namiestnikiem jest. Ktoś ma tu lepsze dowodzenie? Mają. Dobra, jako takie średnie to zadowolenie jest. Dobra, i wywalamy ich koło zamku Maurów. Czy to miasto, nie wiem jak to nazwać. Jedziemy do Danii. Tutaj sytuacja się w dure aktualnie nic nie polepsza. Może troszeczkę jest więcej obywateli. Większe podatki z tego wypłynęły. Nie wiem, co mają jakieś kurwa sapy. Czy ja z nim zajmę wojny teraz? Super. Dobra, już leci dyplomata. Dobra, 4800. Będzie potrzeba. Dobra, zobaczmy co tu się wywinie z Maurami, może gdzieś odpłyną. W składzie alchemii. Jery. Ja chciałem sobie dopłynąć właśnie pod Algier. Dobra. Ile tu ci brakuje tur? O, super. Prawo handlowe i legendę mapy. Co wy na to? Świetnie. 4 oddziały. Straż włócznicza. No dobra. 2 oddziały chyba. No, 2 oddziały. Okej, okay, tu turę.
Możemy troszeczkę konnicy nawalić. Dobra, jeszcze jedną turę przeczekamy. Już Niemcy kombinują. Będziemy się najwyżej iść od strony papieża. O, do Polski świetnie. Za free oddziały. Dobra, idź tam. Może zdążysz. Dobra. Tak, chcę wywołać wojnę. Wenecja? Wenecja z nami sojusz zaprzepaściła? To jest ciekawe. Zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Nie, nie chcę z wami. Król Simon, jedna osoba stracona, 44 poległo. Stracimy ich. Nie wiem, czy splądować sobie, czy okupować. Będziemy okupować. Teraz naprawa. Rekrutacja. Uuu, fajny oddział. Tutaj można sporo rekrutować. Dobra. Statki z powrotem do Palermo. Mi się już nie potrzebuje oddziałów. Zobaczmy, co tu mieli pobudowane w Algierze, żeby mi tu czasami... Przystanek karawany, wzrost handlu, port, stajnie szejka, rycerze z góry, konica zbrojna może zostać, pancerze, straż, łucznicza, chłopi. Dochód, górnictwo to bardzo dobrze, konstruktor balist, to możemy zmniejszyć, bo to mi jest niepotrzebne. Się tu nie będę bawił w takie... Tutaj się największa frakcja, super. Dures, osada się rozbudowuje, o to chodziło mi. W końcu. Kogo wykleli? Wenecję. Ciekawie. Jak nasz dyplomata. Dwie tury, dobra, zdążymy dojść. Ok, najważniejsze mamy Algier. Szkolić konnicy na razie nie będę starczył tych oddziałów tutaj. W Palermo są takie mięso armatnie. Dobra, tu się przyda troszeczkę konnicy na doszkolenie. Będziemy musieli piechotę dosyć sporo nawalić. Kilka oddziałów, żeby ruszyć na... Niemców, papier europejski. Dobra, wybudowało się. O, spiesznie rycerze normandzcy, super. Jeden oddział, zaraz. Te dwa oddziały i tu mamy normandzkich rycerzy, bierzemy to wszystko. Sieć kopalń, to się przyda. Drogi, to jest do wzrostu handlu chyba, nie? Dobra, bierzemy to. Dobrze, i teraz tak, w Algierze po jednym oddziale będziemy musieli... Aj, dobrze, że akurat dyplomata sam poszedł. W Algierze to sami skoczymy sobie na... Sojusz i prawa handlowe i legendę mapy. Cóż mu oferta? Cóż mu oferta jeszcze raz? Prawa handlowe, legendę mapy. O, super. Misja zakończona sukcesem. Polska. Dwa oddziały spiesznych w stolicy. Świetnie, już mamy ładnie.
I tych ludziska bym mógł sobie wysłać na Niemcy. Byśmy zepsieli sobie Zagrzeb. Ewentualnie to jeszcze Wenecja jest pod obstrzałem. Bo oni mają tylko trzy miasta chyba. O ile się nie mylę. Gdzie jest Wenecja? Tutaj. I zaczmy jeszcze przy okazji sobie Maurów. Z kim to jeszcze prowadzę wojnę? I Niemcami. Wojskowe Maurowie mają najmniej. Dobra, jestem przed Maurami dobrze dosyć. Produkcyjne. No, ja się odbiłem od dna troszeczkę. Terytorialne mamy 8. Maurowie mają 4. Niemcy mają 7 prowincji. Co jeszcze tutaj mamy? Niemcy 7. Wenecja ma 5. O, ciekawe. Pewno ze Węgrami coś tam kombinowała. Okej, tu się nie szkolą. Te dwa oddziały. Ile też mogę wyszkolić oddziałów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Dopiero mamy tu cztery. Jeszcze może konnicy tutaj sobie doszkolimy ewentualnie. I dwa oddziały chłopów. A nie, dobra, starczy jeden oddział. Dobra. Tą ekipę możemy sobie wyciągnąć już definitywnie na statki i ruszyć na... sobie na Maurów? Nie wiem, czy będzie się opłacało. Chociaż dwie armie tam się przydały. Ma się tutaj raczej o Niemcy. Z kim mamy wojnę? Dyplomacja. Niemcy, Maurowie. Może tą malutką osadę byśmy przejęli Niemcom. Dobra, spróbujmy, może nam się poszczęści. Dobra, blisko. Ostatnia tura, na tym kończymy już ten odcinek. Jak tu się sytuacja ma? Nowa misja. Krucja do Jerozolimy. Ma papież coś od nas? Ej, to nie jest głupie. Papież, proszę cię o krucjatę. Ogłoszono krucjatę. Dobra. No, ja bym chciał właśnie stworzyć krucjatę. Papież, gdzie ty jesteś? Krucjata już trwa. Super. Dobra, mniejsza z tym. Niemcy jakim są państwem? Katolickim czy nie? Katolicy są. Nimi atakować nie będą. Za bardzo. A tu bym potrzebował przynajmniej dwie armie na wypchnięcie Egipcjan stąd. Chyba, że bliska skoczymy sobie tutaj na... Nie, z Algier też tu nie mogę wyskoczyć. Wiecie co? Skoczymy do Tunisu, tu wywalimy armię. Jak się uda. Dobra, znaczy jest tu, że ludziska kończymy. Jak się uda jak najdalej wypchnąć naszą armię. I będzie klasa. Dobra, super. I wy sobie idziecie na Maurów. Tutaj. Drugą armię potem wyciągniemy sobie i skoczymy rozwalić do końca Maurów na Gibraltarze i całej reszcie. Okej, tu się tak sprawa ma. Kardynał nominowany Polska, to już brodaty. Dyplomatyczne wieści. Węgry i Dania z Egiptem. Fajnie.
Węgry, Dania. Ja chciałem się przyłączyć do krucjaty. Papież, co jest? Nic z tych rzeczy. Szkoda. Czy z papieżem mamy najwięcej możliwości? O, i hajs się zaczyna kończyć. A, już wiem czemu. Taką dużą armię wyciągnąłem z miasta. Patrz, miałem skończyć turę. No nic. Dobra, Algier. To zostanie jeszcze tutaj w Algierze. I uderzymy na to miasto. Świetnie. Potem trzeba by było z tych miast rzucić się na to i rozwalić całkiem w Maurów, w Piziet i skoczyć na te dwa miasteczka tutaj, co się znajdują. Jedno jest tu i kolejne jest gdzieś tam. I będziemy mieć ponad większy obszar Afryki kontrolowany pod sobą i troszeczkę morza. Chcę, żeby się skupiła właśnie na możliwości opanowania jak najwięcej obszaru z Morza Śródziemnego. Tak po prostu odbudować Imperium Rzymskie. Tak więc, ludziska, ja wam podziękuję za uwagę, byłem Maras, komentujcie, oceniacie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!